pytanie. Jakie to получилось? Ostatni temat. Temat. Subskrybuj kanał Biała Gwiazda pod lupą i bądź z nami na bieżąco. Dzień dobry, dzień dobry. Pierwsza liga wraca, budzi się z zimowego snu, więc my też się budzimy i zaczynamy nową serię na tym kanale. Będziemy rozmawiać o najbliższym przeciwniku Wisły Kraków. Tak się wylosowało, że pierwszym przeciwnikiem jest Stal Rzeszów, a dzisiaj naszym gościem jest dziennikarz TVP Sport, Dominik Pasternak. Dzień dobry. Dzień dobry. No jakoś te rzeszowskie kluby przyciągają Wisłę, bo ile się nie mylę, ostatnią rundę wiosenną, znaczy nowy rok, inaugurowali z Resoją, teraz ze Stalą, więc drobna zmiana. No, tylko nie przyciągacie niestety kibiców Wisły Kraków w zorganizowanej grupie. To może, jak już tak wywołałem ten temat, to co ty sądzisz na temat tego bojkotu śmiesznego, tej patologii, która nie mówię, że jest tylko w Rzeszowie, ale generalnie ogólnokrajowa się stała już. Generalnie nie zagłębiałem się jakoś mocno w ten temat, no ale jeśli mnie zapytasz, czy jestem za tym, żeby kibice Wisły pojawili się na stadionie, no to oczywiście, że jestem za tym. No, ale uważam, że no, każdy kibic, który chce wziąć udział w meczu, nie ma jakiegoś odgórnego zakazu przez związek na przykład nałożonego, no to powinien mieć prawo na tym stadionie się zjawić. Już idąc do sytuacji w Stali Rzeszów, no to tutaj rozchodziło się o przebudowę sektora gości. Wiem, że ten sektor został wyremontowany, to za duże słowo, tam dwa słupki domontowali, niby podwyższyli ten sektor gości, żeby było chyba na 2,20. Czy na 2,50, już nie pamiętam. No, wykonanie tego to troszkę jak pan Wiesiu z blog ekipy, tak to podsumowałem, bo faktycznie jest, nie jest to najlepiej zrobiona konstrukcja, ale miasto nie chwali się tym, chyba ma świadomość tego, że nie zrobili za dobrej roboty, no ale już mniejsza z tym. Fakt jest taki, że ten sektor gości jest skończony, wszelkie informacje na to wskazują i tak faktycznie jest. Także tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kibice Wisły Kraków się mogli pojawić na trybunach. Z informacji przekazanych przez rzecznika prasowego Radiu SK można było wyczytać, że po prostu Stal skierowała wniosek do Komendy Okręgowej Wojewódzkiej Policji, żeby określić ewentualną skalę niebezpieczeństwa tego meczu. No i policja wydała jakby negatywną opinię, gdzieś wysokie niebezpieczeństwo. No i to doprowadziło do tego, że tych kibiców Wisły Kraków nie ma. Wiadomo, każdy to może interpretować na swój sposób. No, wiemy, jaka jest sytuacja. No i jakby tutaj chyba muszą po prostu odgórne siły zadziałać, żeby coś w tej kwestii się zmieniło, bo no to już się ciągnie do dłuższego czasu, no i w zasadzie co tydzień, no co dwa tygodnie, jak jest wyjazd Wisły, no to mamy ten sam scenariusz, niezależnie od tego, gdzie ta Wisła jedzie. No wiadomo, oprócz takich drużyn jak na przykład Ruch czy Widzew Łódź, no to wtedy by takiej sytuacji nie było. No w tym sezonie raczej nie grozi nam wyjazd do Chorzowa. No tak, tak. A przechodząc sobie do tego już, co jest takie najważniejsze, co będzie najważniejsze w niedzielę, no to porozmawiamy sobie o wzmocnieniach Stali Rzeszów, których nie było. Dlaczego nie ma wzmocnień w Rzeszowie? No nawet w Wiśle Kraków zrobili jeden transfer, natomiast tak. U was w Rzeszowie tego nie ma. I czy to jest kwestia tego, że wy chcecie stawiać na akademię, na którą dość dużo pieniążków idzie z tego, co słyszałem? No tak, większość budżetu jest przeznaczana na akademię i to nie jest żadna tajemnica. Nie chcę rzucać tutaj kwotami, bo to mam informację z roku 2022, teraz się to pewnie trochę zmieniło, jeśli chodzi o nakłady, ale tak, zdecydowana większość idzie w Stali Rzeszów na akademię i też przekładają się na to wyniki, bo na awanse do CLJ-ek drużyny młodzieżowe Stali Rzeszów z powodzeniem radzą sobie na zagranicznych turniejach, rywalizując z naprawdę mocnymi europejskimi drużynami. W tych kadrach młodzieżowych reprezentacji Polski też zawsze jakiś junior Stali Rzeszów się pojawia, także to jest budujące, to przynosi efekty, a już przechodząc do pierwszej drużyny, no to dyrektor sportowy twierdzi, że tutaj jest bardzo duży potencjał w tej drużynie. No ja się trochę śmieję, bo oczywiście nie przeczę temu, że ta młodzież nie ma potencjału, bo ten potencjał ma i z tym nie zamierzam polemizować, tylko warto określić sobie skalę tego potencjału. Moim zdaniem skala tego potencjału nie predestynuje tej drużyny, by grać w ekstraklasie w tym momencie, w tej rundzie, żeby to zrobić. A gdzieś słychać po cichu, no nawet nie po cichu, no, dyrektor sportowy mówił mi w wywiadzie nawet o tym, że przy dobrym ułożeniu się tych wszystkich meczów, przy dobrej formie zawodników, realna jest walka o baraże. Strata bodajże wynosi 8 punktów, tak. No, więc no jest to trochę do odrobienia.
patrząc jeszcze na terminarz Stali, do którego pewnie później przejdziemy, trochę sobie o nim pomówimy, to będzie to bardzo ciężkie do zrobienia. Brak transferów, no uważam, że jest trochę prowokowaniem losu mimo wszystko, że jesteś tak pewny siebie, że możesz walczyć o ten awans, żeby się to nie skończyło za chwilę walką utrzymania. Ja taką tezę tutaj wysnułem, bo może być i taki scenariusz, właśnie biorąc pod uwagę ten terminarz, który jest jaki jest. No ale jak już mamy na siłę szukać wzmocnień, no to pojawiły się wzmocnienia z rezerw. Nazwisko, które warto zapamiętać, Arsen Hroszczu, zawodnik z Ukrainy, ale w Polsce już jest od dawna. Był wcześniej w Kosmosie Nowotaniec. Drużyna, która jest tak trochę zaprzyjaźniona ze Stalą Rzeszów, bo pojawiają się zawodnicy właśnie z tego zespołu w drużynie ze stolicy Podkarpacia. Natomiast Arsen był ostatnią rundę w rezerwach Stali. Tam się jakby dogrywał, bo on wraca po bardzo ciężkiej kontuzji. Wydawało się, że on już piłkę nie zagra, ale udało się go jakoś pozbierać i całe szczęście, bo naprawdę chłopak ma duży potencjał. Był gdzieś w Górniku Zabrze, nawet w pierwszej drużynie. W Ekstraklasie nigdy nie zadebiutował, ale potencjał ma naprawdę duży. To jest pozycja taka numer 10 nominalnie, ale wystawiany jest, z tego co widziałem, w sparingach na boku, jako właśnie jeden z tej trójki napastników, także myślę, że możemy się go spodziewać może i nawet w pierwszym składzie. Ja tak sobie rozpisałem ten skład Stali na mecz z Wisłą Kraków, no i umieściłem go w pierwszym składzie. No zawodnik, któremu przede wszystkim piłka nie przeszkadza i myślę, że Stal może mieć z niego dużo pocieku, oczywiście jeśli zdrowie dopisze, bo to jest w przypadku tego zawodnika szczególnie istotne, no bo jest po ciężkim urazie. Ja nawet mam taką historię z Arsenem związaną, kiedyś jak jeszcze sobie grałem, mieszkałem na Podkarpaciu, no to mieliśmy trening właśnie w mojej drużynie B-klasowej, no i przyszło dwóch zawodników na takie testy, tak? No jednym z tych zawodników był Arsen. No i gdy daliśmy mu piłkę, niestety nikt nie był w stanie mu jej zabrać przez cały trening. No bawił się z nami, robił co chciał i zastanawialiśmy się, jak to się stało, że taki gość się tu znalazł. Na chwilę później już był w czwartej lidze w tym Kosmosie Nowotaniec, no i później wylądował w Ekstraklasie. Także no sam miałem gdzieś okazję z Arsenem grać, no i potwierdzam, że naprawdę jest to bardzo dobry zawodnik. No ale wiadomo, no takich zawodników w pierwszej lidze jest wielu, także jestem ciekaw, jak on na takim poziomie się zaprezentuje, bo nie mieliśmy okazji go poznać właśnie na takim szczeblu rozgrywkowym. Głównie to była trzecia liga w rezerwach Górnika Zabrze, gdzie spisywał się naprawdę bardzo dobrze. No i co ze wzmocnień? No to chyba tyle. No trudno to coś dodać. Nowi juniorzy są. No ale o nich nie ma co za bardzo mówić, bo no, możemy sobie gdybać, że mają potencjał, no ale nie widzieliśmy ich jeszcze na tle rywala, który jest jak Wisła Kraków, tak? No, w meczach ligowych przede wszystkim. No właśnie, to jak będzie to wyglądało, to spotkanie, to za chwilę będziemy o tym rozmawiać. Natomiast policzę, że do 20 roku życia macie 12 chłopaków. U nas w Wiśle jest 8. To jednak widać, że ta akademia, czy ci juniorzy z innych klubów są tutaj ściągani właśnie po to, żeby stanowili gdzieś tam za 2 lata o sile tego zespołu. To jeszcze tak a propos tych kosztów na akademię, kosztów przeznaczania pieniędzy. Mówiłeś o tych danych z 2022 roku. Ja słyszałem o tym, że w którymś roku to było 8 milionów złotych. Czy to jest prawda? To wtedy. Okej, okay. No to dość sporo. Wydaje mi się, że chyba jedna z większych kwot, na jakie są przeznaczone w tym kraju. No może Legia, ale przeznaczałem więcej, to tego już nie jestem w stanie na ten moment sprawdzić. Jakie cele ma Stal Rzeszów, bo mówić o tym, że gdzieś tam może te baraże, no ale z drugiej strony 5 punktów nad sąsiadką przewagi, 8 punktów straty właśnie do tego miejsca barażowego, do Wisły i do Odry Opole. Natomiast no to musiałaby być jakaś kosmiczna runda w wykonaniu zespołu z Rzeszowa, żeby tak naprawdę myśleć o tym, o awansie przez baraże. No ogólnie, żeby zacząć w ogóle, zacznijmy od tego, żeby awansować tych baraży, tak? No to musi być jakaś taka runda nie z tej ziemi. No to zdecydowanie, ja bym po prostu ukłonił się nisko wtedy trenerowi, dyrektorowi sportowemu, wszystkim Stali, gdyby w ogóle weszli do barażu. Już nie musieliby awansować do tej ekstraklasy, ale samo wejście do barażu byłoby czymś niesamowitym, bo skalę zmian w Stali Rzeszów dobrze pokazują mecze z Wisłą Kraków. W pierwszym meczu w tym sezonie Stal wyszła jednym młodzieżowcem, był nim Patryk Walczak. Wówczas 0-0, pożegnanie Kuba Boszczykowskiego, byłem na tym meczu, fajne widowisko. Później było spotkanie w Pucharze Polski, tak? Tak, Pucharze Polski. Było to no, stosunkowo niedawno, no i wówczas Stal wyszła, sobie tylko jeszcze sprawdzę dla pewności, 4 młodzieżowcami w pierwszym składzie. Ja spodziewam się, że na to spotkanie niedzielne Stal wyjdzie 6 młodzieżowcami, tak? Więc to się zmienia właśnie w ten sposób, że Stal idzie typowo już w masową produkcję tej młodzieży, jakkolwiek to nie brzmi. Dyrektor sportowy Jarosław Fojut zauważa, że Stal nie chce
grać młodzieżą, tylko opierać drużynę na młodzieży. No i jak najbardziej ja to popieram, natomiast moja teza jest taka, że żeby opierać drużynę na młodzieży, trzeba mieć naprawdę mocną formację seniorską, tak jak robi to chociażby Benfica, jak robi to Ajax, czy inne drużyny, które produkują masowo tych zawodników wypuszczanych za granicę. Mam wątpliwości, czy ta warstwa seniorska, tak to nazwijmy, w Stali Rzeszów jest na tyle mocna, żeby faktycznie zapewniać jakość, która pozwalałaby drużynie grać o ekstraklasę, a też tak duża liczba młodzieżowców, no bo tu jest 6, a nawet mogliby grać, nie wiem, 7, 8, naprawdę, tutaj w Stal może wyjść, tak, może kończyć mecz z Wisłą Kraków 7 młodzieżowców, jeśli oczywiście zaistniałaby taka możliwość i sposobność, no i to by oznaczało, że naprawdę tutaj jest stawiane 100% wkładu jakby tego potencjału właśnie w tę młodzież. I to jest też dla mnie zastanawiające, bo celem drużyny, to nie jest tajemnica, jest jak najszybszy awans do ekstraklasy, więc no, tak jak Wisła Kraków, więc tutaj można powiedzieć, że obie drużyny, jeśli chodzi o cele, się zgadzają. Patrząc jednak na jakość w obu drużynach, no to tutaj jest, uważam, przepaść. No Wisła to jest 2 półki wyżej w tym momencie. No i dobrze, to domecz Pokaże Polski. 4-1, no i katastrofa. Jeśli chodzi o Stal Rzeszów, to taka wycieczka była bardziej krajoznawcza do Krakowa, niż żeby rozegrać ten mecz. No bo jeśli wystawiasz młodzieżowca, który za wiele nie pograł jeszcze w piłkę w ogóle na seniorskim poziomie, w pierwszym składzie na Wisłę Kraków, no to tak prowokujesz trochę los. No i Marek Zup trochę ten los prowokował, no i skończyło się 4, a mogło być jeszcze wyżej. Więc celem jest awans do tej ekstraklasy, jak najszybszy, no ale ja powtarzam i trzymam się tej tezy, że no nie uda się tego zrobić, po prostu. No nie uda się takim składem zrobić ekstraklasy w polskich realiach, bo to uważam, że to jest niemożliwe po prostu, że Stal musiałaby przebudować tę drużynę, sprowadzić 5 czy tam 4 seniorów takiego prawdziwego zdarzenia, naprawdę solidnych takich ligowców, no i wokół tego budowywać młodzież, a i tak nie miałbym pewności, czy grając z 5 młodzieżowcami uda się zrobić ten awans, więc no to jest dość rozległy temat, natomiast no, próbują w Rzeszowie zrobić coś, czego nie udało się jeszcze nigdy nikomu, no bo nie przypominam sobie, żeby ktoś zrobił awans albo osiągnął sukces w ogóle tak dużą liczbą młodzieżowców. No i życzę im powodzenia oczywiście, bo to by było kapitalne dla polskiej piłki, jakby Stal to zrobiła. No ale ja jestem realistą i uważam, że tego nie da się zrobić, że tutaj Stal powinna się bardziej martwić o to, żeby się w lidze utrzymać, aniżeli patrzeć w górę. A jak ty oceniasz 19 kolejek pracy Marka Zuba, bo w tamtym roku na tym etapie mieliście 29 punktów, no w tym macie 6 mniej, czyli 23. No to siłą rzeczy no trudno być zadowolony, skoro myślicie o awansie. No tak, no to na pewno niektórzy mogą być rozczarowani, ale myślę, że taki wynik punktowy po pierwszych 6 czy tam 7 kolejkach większość kibiców wzięłaby w ciemno, bo udało się wygrać z Chrobrym Głogów i to tak rzutem na taśmę w samej końcówce w doliczonym czasie gry. No i poza tym, gdyby tego meczu się nie udało wygrać, to byłaby naprawdę duża bieda, więc tutaj mimo wszystko ten wynik punktowy nie jest taki zły. Jest w miarę bezpieczna sytuacja, jeśli chodzi o to utrzymanie w lidze. No nie ma jakiejś wielkiej katastrofy, także pod tym względem myślę, że jest ok. Jak oceniam pracę trenera Marka Zuba? No to trzeba, myślę, popatrzeć w 2 właśnie aspektach. Ten pierwszy punktowy, no to tutaj można się czepiać, że skoro chcemy walczyć o awans, no to trochę bida, tak? Ale jeśli patrzymy na rozwój, na wprowadzanie tych młodych zawodników, na to jak Stal Rzeszów gra, no to trzeba postawić plusa, bo Stal Rzeszów gra, myślę, że ładnie w piłkę, to trzeba przyznać. Stwarza tych sytuacji sporo. Często dobrze się to ogląda. Jest w tym jakiś gen, myślę, tej drużyny Daniela Myśliwca, która tak imponowała. No i przede wszystkim ci młodzi, którzy wchodzą regularnie do tej drużyny, strzelają gole, promują się, pojawiają się już oferty za tych zawodników, więc jeśli chodzi o realizowanie wizji prezesa Kalisza, która jest zawsze podkreślana przez dyrektorów, no to na pewno tutaj Marek Zup jest no na 6 można go ocenić, bo wszystko realizuje, tutaj nie ma żadnych wątpliwości, ale jeśli chodzi o realizację celu sportowego, to no, nie osiąga tego celu sportowego, ale ja sobie dalej stawiam pytanie, czy to jest możliwe ten cel po prostu osiągnąć. I od razu zadam pytanie, czy w Polsce w ogóle znalazłby się trener, który podjąłby się takiego wyzwania, właśnie realizując wizję prezesa Kalisza, grając taką liczbą młodzieżowców, bo do tego jest potrzebne przede wszystkim zaufanie prezesa, żeby nie zwolnił cię z pracy, no bo tutaj były już wątpliwości, czy trener Zub utrzyma tę posadę, bo były naprawdę trudne momenty. No ale dali mu 3-letni kontrakt, więc muszą mieć do niego zaufanie. Także no, to,
to, co robi Staroszów, jest pod wieloma względami, no tak jak mówię, innowacyjne, ale nadal nie wiemy, do czego to prowadzi. Możemy oczywiście tutaj chwalić, że robią coś nowego, ale tak jak mówię, no po owocach to poznamy, na razie tych owoców nie ma. Jest pierwsza liga, a pierwsza liga była już w tamtym sezonie, także na razie jest taka stagnacja. No i czekamy na przyszłość. Ale co do trenera Zuba, to tutaj uważam, że jego prawdziwa weryfikacja nastąpi w tej rundzie, z prostego powodu. Odszedł mu praktycznie cały sztab. No to się rzadko zdarza, żeby... To przeważnie trener odchodzi ze sztabem, a nie sztab od trenera, tak? Odszedł Mikołaj Raczyński, który według wielu, bo on przyszedł po meczu z Wisłą Kraków de facto, no i od tego momentu zaczęło się w Stali Rzeszów dziać dobrze. No ponoć poukładał to dobrze taktycznie, no i trudno się z tym nie zgodzić, no bo faktycznie wtedy trochę ganiono Stal za grę w obronie, była przerwa reprezentacyjna i po każdej tej przerwie reprezentacyjnej Stal grała coraz lepiej w obronie. No i tutaj na pewno jest jakiś udział w tym trenera Raczyńskiego. Odszedł dziś, no to informacja sprzed kilku minut, a nagrywamy to we wtorek, trener Sławomir Cisakowski, który przeszedł do drugiej ligi litewskiej, tam będzie pierwszym trenerem w Riterjai, chyba tak się ta drużyna nazywa. Więc kolejne odejście. No i odszedł trener bramkarzy, czyli Radosław Hołubiec, albo Hołubiec, już nie chcę przekręcić nazwiska, więc no cały sztab niemal odszedł. Przyszło w to miejsce kilku innych trenerów, między innymi Sławomir Szeliga, więc były piłkarz Krakowi, dla którego pewnie mecz z Wisłą Kraków to szczególne też przeżycie jako trener. Więc no wywróciło się to wszystko do góry nogami. Przed startem sezonu wywróciła się drużyna do góry nogami, teraz wywrócił się sztab, a więc no spokoju względnego nie ma. No i jestem ciekaw, jak to wszystko zostało poukładane, bo oczywiście można gdzieś roli asystentów nie doceniać, no ale jak ktoś jest bliżej piłki, trochę dotknął tego, no to wie, że czasami asystenci są ważniejsi od pierwszego trenera nawet. Dokładnie, czasami tak właśnie bywa. Jak ma Stal Rzeszów zamiar grać w tej rundzie? Bo tak naprawdę to 29 straconych goli w tej pierwszej rundzie to jest bardzo dużo, tylko trzy zespoły mają więcej. Sąsiadka, czyli Resowia, Chrobry i Zagłębie Sosnowiec, które prawdopodobnie, bo w piłce nie takie rzeczy się działy, prawdopodobnie się pożegna z tą ligą. Pewnie będzie szybciej już tam w tej drugiej lidze niż Rafał Collins przyjechał do Sosnowca. Ale tak zupełnie szczerze, co Stal Rzeszów będzie chciała prezentować? Czy to będzie właśnie taka otwarta piłka? Pewnie w większości spotkań, nie licząc takich wyjątków jak z Wisłą Kraków, bo Wisła pewnie operując piłką będzie no, częściej przy niej. Czy to będzie stawianie właśnie na obronę i bronienie jakichś tam skromnych rezultatów, czy będzie cały czas otwarta gra? Jak ty to odbierasz i jak ty myślisz na ten temat? No w pierwszej rundzie, tak to nazwijmy, no bo już wiadomo, ta druga runda się zaczęła, ale tak. Sklejając to wszystko do kupy, no to Stal gra w otwartą piłkę. Popatrzymy sobie w statystyki ofensywne, no to w pierwszej piątce zawsze znajdziemy praktycznie Stal Rzeszów, czy to w podaniach do przodu, czy w liczbie sprintów, czy w liczbie oddanych strzałów, czy wykreowanych sytuacji, no to zawsze gdzieś top 5 przewijają się trzy te same drużyny, Stal Rzeszów, Wisła Kraków, Znicz Pruszków, więc siłą rzeczy to można podciągnąć pod to, że te drużyny grają w futbol ofensywny i myślę, że tutaj zmiany nie będzie, bo Marek Zub zapowiadał przed sezonem, że będzie chciał grać futbol, który będzie przyciągał kibiców na trybuny, że nie ma to nie być nudna gra, no i to trzeba mu oddać, że Stal Rzeszów nudno nie gra, choć czasami kibice chcieliby, żeby trochę pograła nudno, bardziej pragmatycznie, żeby nie wypuszczała z rąk tak meczów, jak było to w Opolu, gdzie no, dominowała nad przeciwnikiem, no, ale nagle się przydarza błąd, gdzieś brakuje tego trochę czasami doświadczenia, no i rywal wyrównuje, no i te punkty uciekają. Tak samo było w meczu z Motorem Lublin, który uważam był przynajmniej do zremisowania, a nawet do wygrania, więc trochę więcej pragmatyzmu by się Stali przydało, no ale to się ze Stalą ciągnie jeszcze z poprzedniego sezonu, bo Stal Rzeszów Daniela Myśliwca też czasami mogła być nieco bardziej pragmatyczna, mogła aż tak za wszelką cenę nie atakować, tylko czasami skupić się na obronie, no ale to już zależy od DNA trenera. Natomiast myślę, że zmiany stylu gry Stali Rzeszów absolutnie nie będzie. No spodziewam się większej skuteczności, jeśli chodzi o to bronienie, o którym wspominałeś, choć ten element i tak z miesiąca na miesiąc, bo tak to nazwijmy, był coraz lepszy. Także tutaj był stały progres, no ale liczba wpuszczonych bramek też myślę może mieć znaczenie ze względu na bramkarza. No Kuba Wrąbel
których nie wiadomo, co się z nim dzieje teraz, powiem szczerze, bo pojechał na zgrupowanie, ale w żadnym ze sparingów nie zagrał z Termaliką. Być może jakiś uraz, bo widziałem, że bronił od początku Gerard Bieszczad, więc być może to będzie oznaczało jakieś zmiany, jeśli chodzi o bramkę w meczu z Wisłą Kraków. No to tutaj też Wrombel nie pomógł wiele. No, akurat pech dla Wisły był taki, że najlepszy mecz mu się zdarzył właśnie z Wisłą, gdzie bronił jak szalony wtedy. No ale generalnie no, trudno ocenić go pozytywnie za tę rundę. Myślę, że Stal mogła poszukać lepszego bramkarza. No i trochę żałuję, że pewnie Krzysztof Bąkowski nie został, ale tutaj też to nie była decyzja działaczy, tylko po prostu Lech go wrzucił do Radomiaka, także dlatego też tak to wyszło. No więc tutaj bramkarz trochę i do spółki z obroną, to myślę trochę jest powodem tej słabej gry w obronie, ale jeśli pytasz mnie, czy Stal będzie grała futbol ciekawy i ofensywny, to myślę, że tak, że tutaj zmiany nie będzie, nawet w takim meczu jak z Wisłą Kraków. Tu uprzedziłeś moje pytanie, która formacja ma największe problemy, to teraz jeszcze największe zagrożenie i ewentualnie kto może nie zagrać oprócz Kuby Wrombela w meczu z Wisłą. No to zacznę właśnie od tego drugiego pytania, no to Kuba Wrombel, tak, znak zapytania. Nie wiem, czy kontuzja, czy coś innego. Szymon Łyczko jest, znaczy był chory, ale widziałem, że ostatnio był na gali Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, więc chyba już wyzdrowiał, więc powinien być do dyspozycji. Adler od początku przygotowań nie trenuje z drużyną. Może dopiero teraz wrócił na dniach gdzieś do treningu drużynowego. Tak, trenował indywidualnie, bo gdzieś dochodzi do siebie po urazie, z którym już przyszedł do Stali Rzeszów de facto. Tak? On nie był do końca zdrowy. Andrzeja Prokicz narzeka też na jakiś tam uraz, więc no, ofensywa się rozpadła kompletnie. No, 75% tej ofensywy praktycznie wypada. Do tego nie ma Krystiana Wachowiaka, który z wiadomych tam zapisów nie może wystąpić w tym spotkaniu, także no trochę krucho jest, jeśli chodzi o ten skład wyjściowy Stali Rzeszów. Tutaj tych braków będzie naprawdę sporo. Jak będzie wyglądało to spotkanie? No, spodziewam się mimo wszystko przewagi, jeśli chodzi o czas przy piłce Wisły Kraków, ale nie spodziewam się, żeby Stal tylko się broniła. To może być taki trochę wesoły futbol, trochę coś jak w Pucharze Polski, gdzie jedna i druga drużyna, znaczy to głównie Wisła atakowała, no ale Stal też swoje sytuacje później miała. No i tutaj myślę, że możemy mieć podobną sytuację, z tym, że no, nie wiem, kto stworzy okazję bramkową dla Stali Rzeszów, bo jeśli wypada Adler, wypada Prokicz, to, no to duża bieda jest, bo tak sobie patrzyłem, no to powinna wyjść trójka. Szymon Salamra jest absolutny młodzieniec, Arsen Chrosz, o którym już tutaj pogadałem troszkę, no i chyba Szymon Łyczko, jeśli jest zdrowy, no bo no nie wiem, czy Wiktor Kłos to jest najlepsza opcja, no albo Szymon Łyczko, albo Wiktor Kłos i jedna z dwóch opcji. No Wiktor Kłos nie zachwyca i no nie jest to zawodnik na pierwszą ligę. Szymon Łyczko też był pod formą na sam koniec tej ostatniej rundy, do tego teraz chorowa, więc nie wiadomo jest ta dyspozycja, duża bieda jest w ataku, bardzo duża bieda. A jeszcze jeśli chodzi o zawodników, których brakuje, Franciszek Polowiec, to jest bardzo smutna sytuacja, bo wrócił, to jest piłkarz, który moim zdaniem ma większy potencjał jeszcze od Dominika Marczuka, że na nim Stal mogłaby naprawdę zarobić bardzo duże pieniądze, no ale chyba już nie zarobi, bo wrócił po zerwaniu więzadeł krzyżowych, zagrał 5 minut w sparingu z Motorem Lublin, no i znowu to zrobił, tak, znowu gdzieś poszły te więzadła, więc kolejny rok, no i kto wie, czy w ogóle wróci jeszcze do piłki. Oczywiście życzę mu tego z całego serca, bo naprawdę potencjał ma bardzo duży, ale Stal gdzieś zakładała, że jego powrót do środka pola, bo miał grać właśnie teraz w środku pola, już nie na prawej obronie, będzie no, uzupełnieniem tej pozycji, a tak się nie stanie. Sądziłem, że Stal weźmie kogoś w jego miejsce i nie bierze, mało tego, oddaje Manolo Pons Garcia, który no, lada moment gdzieś przeniesie się do innego klubu, jeszcze nie wiadomo do jakiego, no więc z Wisłą nie należy się go spodziewać. Jest Kacper Piątek, który no też gdzieś no trochę nie dojeżdża, jeśli chodzi o ten poziom. Także bieda dość duża, dlatego też zastanawiam się, czy ta Wisła po prostu w tym spotkaniu nie takim doświadczeniem i taką boiskową chytrością nie zdominuje Stali Rzeszów, bo jakby ten schemat się już powtarza. Sobie jeszcze sprawdziłem przed naszą rozmową i wyobraź sobie, że w tym sezonie, licząc te drużyny tak ze ścisłego topu,
No i generalnie, które mają dużą jakość w swoich zespołach, tak to szeroko nazwijmy, no to Stal pokonała tylko Termalikę, tak? 2-1 i to dość szczęśliwie, bo jednak Górnika Łęczna nie wliczam do tego, bo Górnik Łęczna gra trochę antyfutbol i tam dużo szczęścia było plus bramce Gostomski, więc tutaj to uważam, że to jest drużyna, która jakby do tej czołówki się nie zalicza, Górnik Łęczna, ale Termalika już jak najbardziej tak, bo potencjał ma bardzo duży. No a tak to wiesz, no porażki z Miedzią Legnica, z Wisłą Kraków, z Lechią Gdańsk, z GKS-em Tychy, z Arką Gdynia, także trudno się Stali Rzeszów bardzo gra z tymi drużynami, które mają w składzie bardziej doświadczonych zawodników, którzy gdzieś szybko potrafią sobie tych młodzieńców ustawić. Górnik Łęczna tego nie umiał, więc został brutalnie skarcony. To był najlepszy mecz Stali Rzeszów w poprzedniej rundzie i myślę, że te kluby, które grały później ze Stalą, wyciągnęły z tego wnioski i wiedziały, jak tych młodzieńców po prostu sobie utemperować. Dlatego myślę, że jak tutaj taki Salamon wejdzie w kolej albo odwrotnie, kolej w Salamona, no to odechce się Salamonowi trochę grać w piłkę, no bo to jednak nie będzie nic przyjemnego. Także o to się obawiam, że po prostu Stal zostanie w wielu tych meczach z takimi drużynami jak Wisła po prostu zjedzona tym doświadczeniem i tą boiskową chytrością i przebiegłością tych drużyn. Na razie to tak zapowiada, żeby lepiej było, żeby Stal oddała mecz walkoverem, bo skończy się 6-0 w regulaminowym czasie. Nie, ale chciałem dodać właśnie o tych pozytywach, że uważam też, że Stal Rzeszów to jest najbardziej nieprzewidywalna drużyna w całej lidze i będzie najbardziej nieprzewidywalną drużyną w całej lidze, bo tak jak to jest z tymi młodymi zawodnikami, że nie wiesz, kiedy oni zagrają mecz życia, kiedy zrobią taki dribbling jak Łyczko ze Zniczem Pruszków, jak Kądziołka z Motorem Lublin, jak naprawdę bardzo dobrze zagrał. No i jak Łysiak z Górnikiem Łęczna, kiedy walnie z 30 metrów. Jest tak dużo nieprzewidywalności w tej drużynie, która też, myślę, trochę zachęca kibiców do jeszcze baczniejszego obserwowania tego zespołu, bo po prostu tyle się dzieje i nie znasz momentu, kiedy to wypali. Mnie nie dziwi scenariusz, kiedy Stal wygra to spotkanie z Wisłą Kraków 2-0 w bardzo dobrym stylu, pojedzie za tydzień do Legnicy, no i dostanie tam czapkę 0-5. To taka jest natura tego młodego zespołu i myślę, że tutaj właśnie tego się może bać najbardziej Wisła, tej po prostu nieprzewidywalności, bo trudno też pewnie sztabowi Wisły Kraków niektórych piłkarzy ocenić, jak Arsen Chorosu, no bo gdzie oni go mieli pooglądać, skoro on nawet nie grał nigdy w drugiej, ani w pierwszej lidze. Także tutaj ten element nieprzewidywalności uważam, że działa na dużą korzyść Stali właśnie przed tym meczem z Wisłą. To zobaczymy, co maszyna losująca wylosuje w niedzielę. Ostatnie pytanie, tak na szybko. Gdzie Stal Rzeszów była na obozie przygotowawczym? Była na obozie w Woli Chorzelowskiej. To jest taka miejscowość niedaleko Rzeszowa. W zasadzie takie miejsce obrane już przez Stal od kilku lat. Dobre tam są boiska treningowe. Dobrze tam można się do tej rundy przygotować, a nie jest tajemnicą, że Stal ma bardzo słabe warunki treningowe. No i każdy trener, który tam przychodzi, no mówi, że jest bieda i nie ma gdzie trenować. Dlatego taki obóz, no po prostu, żeby się zgrać, żeby trochę potrenować na lepszych nawierzchniach. Wybrali się tam stalowcy, pograli też sparingi. W tych sparingach szło raz lepiej, raz gorzej, ale co ważne, no to grali z naprawdę mocnymi drużynami, tylko z Stalowa Wola była z niższej ligi, ale Stalowa Wola to też nie są ogórki, więc widać ewidentnie, że sztab skupił się na tym, żeby drużynę przygotować do tych pierwszych meczów, bo ten terminarz jest bardzo ciężki. Wisła, Arka, Miedź, Chrobry i później Wisła Płock. Tak wygląda terminarz Stali Rzeszów, więc sztab pewnie też zakładał, że trzeba będzie grać od razu z mocnymi drużynami. Stąd też od razu chciał się skupić na sparingach właśnie z takimi przeciwnikami z wyższej półki, co uważam, no, jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Jeszcze tylko uzupełnię, że 3 porażki, 1 remis i 2 zwycięstwa. Porażka między innymi z Legią Warszawa, z Motorem Lublin i z Termaliką w tym pierwszym sparingu. Jedno zwycięstwo z Górnikiem Łęczna i ze Stalą Wolą, tak, czyli 2. No i remis w tym ostatnim sparingu właśnie z Termaliką, bo były 2 mecze ze Słonikami, więc wychodzi na to, że 3 porażki, 1 remis, 2 zwycięstwa. I tym akcentem kończymy dzisiejszą audycję. Dzisiaj naszym gościem był Dominik Pasterna. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Napiszcie, drodzy widzowie, w komentarzu, jaki wynik typujecie w niedzielę, czy to będzie zwycięstwo Wisły, czy zwycięstwo Stali Rzeszów. No pewnie będzie przeważała jednak opcja zwycięstwa Wisły, ale może się tutaj, może tutaj też przyjdą kibice Stali Rzeszów, mamy nadzieję. Tak, tak. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Jak to получилось? Ostatni temat. Subskrybuj kanał Biała Gwiazda pod lupą i bądź z nami na bieżąco.